Zaczyna się nowy rok, a wraz z nim nowa energia, nowe możliwości i nowe cele. Ileż to razy obiecywałaś sobie, że w tym roku to będziesz regularnie ćwiczyć, zadbasz o kondycję, spędzisz więcej czasu z bliskimi, regularnie będziesz dzwonić do brata, schudniesz, zmienisz dietę, nauczysz się wreszcie angielskiego i z całą pewnością przeczytasz więcej książek. Na koniec roku robisz bilans i okazuje się, że lista pozostała tylko zestawem pobożnych życzeń. Coś tam się też udało, ale gdyby tak wziąć kartkę i długopis i po jednej stronie spisać to, co się udało zrobić zgodnie z planem, a po drugiej, czego się nie udało osiągnąć, mogłoby się okazać, że po stronie niezrobione jest znacznie więcej. Wielu z nas co prawda podejmuje noworoczne wyzwania, ale też szybko niestety odpuszcza. Bilans na koniec roku nie wygląda dobrze. Ileż to razy zamierzałaś w nowym roku oczywiście regularnie chodzić na siłownię i uprawiać sport, chodzić na spacery, schudnąć, o tym już mówiliśmy, zadbać wreszcie o zdrowie, mniej się stresować, albo nawet mniej przeklinać, mniej krzyczeć na bliskich, zwłaszcza pewnie na dzieci, czytać więcej książek, spędzać więcej czasu z bliskimi i z przyjaciółmi, jeść mniej słodyczy, albo najlepiej wcale, częściej wyjeżdżać na weekendy, nauczyć się wreszcie tego języka, pozamykać niedokończone sprawy, albo pójść na jakiś rozwojowy kurs. Może poszukać też nowej pracy, więcej wychodzić z domu i częściej chodzić do kina i teatru. A może zacząć wreszcie porządnie rozwijać własną firmę. Ta lista się nie kończy. Na koniec roku zachodzisz w głowę, zastanawiając się, dlaczego właściwie się to wszystko nie udało. Cierpi na tym samoocena, ganisz się za brak silnej woli i opada energia. Przekładasz więc postanowienia na kolejny rok i błędne koło się zamyka. Co takiego powoduje, że postanowienia pozostają wciąż wyłącznie na etapie pobożnych życzeń. 7 czynników, z powodu których Twoje postanowienia pozostają niezrealizowane. Powód numer 1. Nie wszystko na raz. Bardzo często na liście noworocznych postanowień pojawia się bardzo wiele pozycji i na ogół nie dotyczą one jednorazowego działania. Będziesz regularnie ćwiczyć, nie będziesz się stresować, będziesz więcej czytać. Wszystkie wymagają wielokrotnych działań, powtórzeń, a więc są procesem. A wszystkiego na raz zrobić się niestety nie da. Zaczynasz rok z grubej rury, z przytupem, zakładasz na siebie kaganiec i próbujesz ogarnąć wszystko. Już 3 stycznia biegniesz na siłownię, kontrolujesz poziom stresu, 4 zaczynasz nową książkę, a 5 odmawiasz sobie ciastka. Po pierwszym miesiącu takiego reżimu masz dość. Twój organizm się buntuje, a stare przyzwyczajenia domagają się atencji. Zaczynasz sukcesywnie odpuszczać. Im więcej jednoczesnych zmian chcesz wprowadzić, tym większe zagrożenie, że nie powiedzie się żadne z nich. Spójrz zresztą na swoje cele z lat poprzednich. Jeśli nie udało Ci się zrealizować żadnego, nie popadaj w przesadę, planując od razu 5. Skup się na 1 lub 2 celach. Tym sposobem w grudniu bilans będzie wyglądał imponująco. Nie bierz na siebie zbyt wiele postanowień, bo brak ich realizacji wywoła frustrację. Ja umieszczam na liście maksymalnie 3 postanowienia na cały rok. Działaj sukcesywnie. Jeśli na Twojej liście znalazło się kilka celów, to zaplanuj ich realizację po kolei. Zacznij od 1, a gdy już go zrealizujesz, przejdź do kolejnego. Nie rób wszystkiego naraz. Wprowadzanie ważnych zmian wymaga energii. Rozplanuj ją rozsądnie. W przeciwnym wypadku wyczerpiesz siły już na pierwszej prostej. Rozpisz, który cel jest pierwszy, a które kolejne. Zaplanuj, od czego zaczynasz, a gdy już zrealizujesz pierwsze postanowienie, przejdź spokojnie do kolejnego. Powód numer 2. Zbyt ogólnie. Najczęściej postanowienia to ogólne hasła, założenia, które chcesz zrealizować. Zbyt ogólnie nazwane są niestety abstrakcyjne. Chcesz schudnąć? Tylko jak się do tego zabrać? Co kontrolować, skoro nie wiadomo ile i w jakim czasie? Chcesz regularnie uprawiać sport? Super, ale czy wiesz jaki, jak często, ile czasu na to poświęcić w ciągu dnia czy tygodnia? Chcesz więcej czytać? Świetnie, ale co to znaczy więcej? O ile? W odniesieniu do jakiej wartości? w jakim czasie. Im bardziej ogólne postanowienia, tym większa szansa na niepowodzenie, bo nawet nie będziesz w stanie zmierzyć efektywności. Pamiętaj, aby jak najbardziej szczegółowo określić swój cel. Jeśli chcesz schudnąć, to określ, ile to ma być kilogramów i jaki dajesz sobie na to czas. Dzięki temu będziesz wiedzieć, do czego dążysz, jak rozłożyć siły i gdzie jest meta. Chcesz zacząć uprawiać sport? Określ, jaka to ma być dyscyplina, ile razy w tygodniu ją uprawiasz, w jakie dni i jak długo będzie trwał trening. Im bardziej konkretnie, tym lepiej. Na przykład squash raz w tygodniu, w każdy wtorek przez pół godziny. Dzięki takiemu sprecyzowaniu celu dokładnie wiesz, kiedy, co i jak długo musisz robić, żeby ten cel osiągnąć. Chcesz w tym roku przeczytać więcej książek? Ambitnie. Odpowiedz sobie na następujące pytania. Ile książek przeczytałaś w poprzednim roku? Dobre. O ile więcej książek chcesz przeczytać w roku kolejnym? Ile to w takim razie będzie książek przez cały rok? A zatem, ile pozycji chcesz czytać miesięcznie, żeby się z tym całym planem oczywiście wyrobić? No i oczywiście, którą książkę przeczytasz jako pierwszą? A tak w ogóle to kiedy zaczynasz? Przez cały czas pamiętaj o tym, aby nie przesadzać z planami. Skoro nie chodziłaś na siłownię wcale, to nie planuj od razu codziennych treningów. Przeczytałaś w ubiegłym roku 2 książki, zaplanuj 4 zamiast 15. Powód numer 3. Brak planu. To jeden z najważniejszych elementów, bo przecież, żeby dotrzeć do Australii, najpierw trzeba kupić bilet, a potem pojechać na lotnisko. Dom też stawiasz, zaczynając od fundamentów, a każda kolejna cegła przybliża Cię do stropu. Każdy cel ma swoją drogę realizacji. Postanowienie bez planu działania będzie bardzo trudne do realizacji, bo jeśli nie wiesz, co masz robić, to w pewnym momencie nie zrobisz nic. Rozbij postanowienie, nazwijmy je celem, na mniejsze kroki. Chcesz się nauczyć wreszcie języka angielskiego, to zaplanuj, jak zamierzasz to zrobić. Określ szczegółowo, jak będą wyglądały kolejne kroki tej nauki, czyli na przykład pierwszy krok, ocena tego, co już wiesz i powiedzmy odświeżenie wiedzy. Krok drugi, znalezienie aplikacji do nauki i zainstalowanie jej w swoim telefonie. Krok trzeci, wybór kursu językowego. Krok czwarty, może na przykład konwersacje z kimś ze świata. Pomyśl tylko, ile czasu zajmuje Ci zwykle zaplanowanie wakacji, a ile czasu poświęcasz na planowanie swojego dobrego życia. Chodzi o to, by ważne cele Twoje były tak szczegółowo planowane, jak ostatni wyjazd do Indii. Powód numer 4. Brak terminu. Skoro na wakacje wyjeżdżasz 21 lipca, bo tak masz zaplanowany urlop, to z organizacją wyjazdu musisz się przecież wyrobić. A jak jest z noworocznym postanowieniem? Też dajesz sobie termin? Wątpię. Błąd. Pamiętaj o tym, by do każdego postanowienia przypisać czas jego realizacji, inaczej będziesz to rozwlekać w nieskończoność, a w końcu i tak nie zrobisz. Jeśli rozbijasz cel na poszczególne etapy, określ, do kiedy chcesz je zrealizować. No, na przykład, jeśli zależy Ci na oduczeniu się irytującego nawyku, określ, kiedy zaczynasz i ile czasu sobie na to dajesz. Data powinna być konkretna. Nie, że do lata, tylko konkretnie do którego dnia i którego miesiąca. Moje postanowienie, by nie pić alkoholu przez pół roku, miało swój początek i koniec. Od 1 stycznia do 30 czerwca. Dzięki takiemu podejściu będziesz dokładnie wiedziała, jak rozłożyć siły. Powód numer 5. Lista w szufladzie. Lista powstała, jest piękna, bogato zapisana. Jesteś podekscytowana na myśl o jej realizacji. Energia Cię rozpiera, żeby już zacząć działać. No dobrze, chowasz więc ją do szuflady i zaczynasz biegać na siłkę, przestajesz przeklinać, odmawiasz sobie słodyczy, nie pijesz piwa, szukasz właściwego szkolenia i tak dalej. Jesteś w uderzeniu. Po miesiącu padasz ze zmęczenia, bo ileż można biec w takim maratonie, nie myśląc o niczym innym, jak tylko o założonym na siebie kagańcu. W lutym postanawiasz trochę od tego odpocząć, a w marcu to właściwie o tym zapominasz, bo tyle wymyśliłaś, że nie sposób tego spamiętać. Lista ponownie pojawia się w Twoich rękach na koniec roku przy okazji świątecznych porządków. Trzymaj listę pod ręką, zaglądaj do niej często albo dodaj te postanowienia do mapy skarbów i zawieś na ścianie, najlepiej w sypialni. Wtedy będzie Ci o sobie przypominać dokładnie każdego dnia. Powód numer 6. Brak motywacji. Pierwsze tygodnie są imponujące. Działasz jak szalona i trudno Cię zatrzymać. Nie wiem, czy wiesz, ale po świętach i Nowym Roku na siłowniach pojawia się wzmożony ruch. Klientów przybywa, robi się tłoczno. Taki stan utrzymuje się mniej więcej przez 3-4 tygodnie. Potem wszystko wraca do normy. Spada motywacja. Podobnie jest z innymi działaniami. Masz listę, hurra! Przed Tobą wiele do zrobienia, ale tak właściwie, czy aby na pewno wiesz, po co chcesz to wszystko zrealizować? Co takiego sprawia, że właściwie tą drogą próbujesz pójść? Czy aby na pewno wiesz, po co Ci ten wysiłek i wyrzeczenia? Jeśli nie wiesz lub nie jesteś pewna, że tego chcesz, to nic dziwnego, że odpuszczasz. Zastanów się nad tym, jak ważny jest dla Ciebie ten cel. Chcesz rzucić jedzenie mięsa? Bo taka jest moda, czy naprawdę to jest dla Ciebie ważne? Chcesz ćwiczyć dla zdrowia i figury, czy dlatego, że koleżanka poszła na gimnastykę i Ty też chcesz być taka aktywna? Czasem motywacja może być głęboka, wynikająca z wewnętrznych pragnień. Czasem to może być też wyzwanie po to, by coś sobie udowodnić. Niech jednak będzie to ważne, niech realizacja tego celu da Ci satysfakcję. Im bardziej Ci zależy, tym większa szansa, że osiągniesz cel, a nie poddasz się lenistwu i nie odpuścisz. Wyobraź sobie, jak w grudniu 2024 roku odhaczasz wszystkie cele na swojej liście. Co czujesz? Dumę i satysfakcję, prawda? Powód numer 7. Wewnętrzny krytyk i Twój gadzi mózg. Na domiar złego siedzi w Tobie taki mały drań, który prowadzi zupełnie niepotrzebny Ci monolog. Naprawdę chce Ci się iść dzisiaj na siłownię? Może jednak zostaniesz w ciepłym domu, nalejesz sobie lampkę wina i zjesz ten pyszny torcik. On tak szepcze Ci do ucha. Tam po co Ci ta książka? Włącz lepiej telewizję i obejrzyj ulubiony serial. Jesteś taka przepracowana. Słuchaj, no nie musisz się tak katować. Odpuść trochę tę dietę. Zasłużyłaś na nagrodę. Zobacz, jak pięknie wygląda ta pizza, jak pachnie. Koniecznie weź do tego kolę, a najlepiej piwo. Nie musisz być taka idealna. Wyluzuj trochę. Każdego dnia dajesz z siebie tak dużo. Odpuść. Nie no co, to nie uda Ci się, nigdy Ci się nie udaje. Po co w ogóle próbujesz? Pamiętasz 2 ostatnie podejścia? Daj spokój. I męczy, tak namawia, by odpuścić, odpocząć, wyluzować, zrelaksować się. Wygra raz, trudno, miałaś chwilę słabości i go posłuchałaś. Wygra drugi raz, to jest coraz gorzej, bo Twój cel niestety trochę się zaczyna oddalać. Wygra trzeci, czwarty i piąty, to wygra całą batalię. I z celu zostały już tylko wspomnienia, kolejne podejście w kolejnym roku. Tylko że on nie śpi i wtedy też będzie próbował. Do tego dochodzi jeszcze Twój gadzi mózg, który ma za zadanie chronić Twoje życie i zapewnić Ci przetrwanie. On stale zmusza Cię do magazynowania energii, bo przecież za chwilę będziesz polować na zwierza, albo uciekać przed tygrysem, albo przed członkiem konkurencyjnego plemienia. Po to Ci właśnie energia, dlatego ta część Twojego mózgu zrobi wszystko, żebyś ją oszczędzała, czyli zatrzyma Cię w domu. I nie chodzi o to, żebyś traciła tą energię na siłowni, spacerze czy odmawianiu sobie jedzenia. Tylko że dziś Twoje polowanie ogranicza się do złapania promocji w Biedronce na sztukę mięsa, albo ewentualnie awalka do dyskusji z kolegą w pracy, że Twój projekt jest lepszy niż jego. Nie daj się zwieść, nie musisz magazynować energii. Bądź świadoma tych mechanizmów, a częściej będziesz wygrywać batalię o swoje potrzeby. Batalię w sumie ze sobą, bo to Ty jesteś największym swoim sabotażystą. Wiedza, jak działa nasz umysł, pozwala uchronić Cię przed wpadaniem notorycznie w tę samą pułapkę. Skoro już teraz wiesz, co robić, to życzę Ci wytrwałości. Zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, na którym dowiesz się, jak zmieniać mentalność, by osiągać więcej i jak budować wizerunek kobiety z klasą w życiu i w biznesie. Zapraszam Cię także do zakładki wideo po więcej ciekawych materiałów.